Witajcie na kanale Bipro, a dzisiaj, czy to koniec rynku pracownika w IT? Czy skończyło się Eldorado? Czy nadal są benefity? Czy nadal zarabiamy tak dużo jak wcześniej? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym filmiku wraz z rzeczowymi dowodami, bo to ostatnio bardzo, bardzo lubicie. Zatem zaczynamy. Na początek jeden z tytułów, które ostatnio przeczytałem. Koronawirus wstrząśnie całą branżą IT. Dostępne są pierwsze dane z Chin. I wtedy zagłębiłem się w ten artykuł. Oczywiste było, że mnie zainteresuje. A tam czytamy. Dostawy 5 największych producentów laptopów spadły w stosunku do stycznia ubiegłego roku o 40% i 38% w stosunku do lutego. To naprawdę dużo, niemalże połowa, zatem dość drastyczne dane. Natomiast czy to się przekłada tak naprawdę na mnie, na programistę, na testera, na Scrum Mastera i inne zawody? To postarałem się zbadać niejako trochę zainteresowany tymi doniesieniami. To jest doniesienie z marca, zauważcie, więc przejdźmy dalej. Wtórują mu takie artykuły jak koniec Eldorado w IT. Programiści tracą pracę. A zaraz później, teraz nawet programiści tracą pracę, ale są firmy, które wciąż ich poszukują. Oczywiście tutaj tytuły już nieco bardziej oparte o dane z rynku polskiego, bardziej rzeczowe, z naszego rodzimego portalu NoFluffJobs, na którym to czytamy m.in. takie doniesienia, że spada ilość aplikacji juniorskich, a wzrasta z kolei ilość aplikacji niejuniorskich. Co oznacza mniej więcej tyle, że juniorzy składają mniej CV, a niejuniorzy więcej. Być może jest to związane z większą ilością zwolnień niejuniorów, a być może sam fakt składania mniejszej ilości CV przez juniorów to z kolei problem związany z ilością dostępnych ofert pracy, bo ta też spadła. Zobaczmy sobie tutaj na analizę NoFluffJobs. Cytuję. Powodem jest spadek o prawie 40% liczby ofert pracy dla najmłodszych stażem specjalistów. Czyli mamy tutaj również doniesienie o 40%, tym razem w spadku ilości ofert pracy dla najmłodszych stażem. Zatem dość gwałtowny spadek jak na tą branżę. Natomiast ciekawostką z tego raportu jest, że wciąż zarobki w branży IT się utrzymują i nawet rosną. Wzrosły przede wszystkim dla midów, seniorów i tak zwanych ekspertów. Zatem mimo wszystko programiści będą zarabiać. Zatem mamy tutaj lekkie spowolnienie rynku i wtórują mu takie artykuły jak pandemia koronawirusa ciągnie rynek IT w dół. Tutaj mamy taką prognozę, że skurczy się ten rynek w około 5,1%. To jest dość dużo, bo zwykle po rynku IT oczekujemy, żeby on rósł i rósł zazwyczaj w około 3-5% rocznie spokojnie, więc tutaj już nieco prognoza się zmieniła. Gdy to porównamy między tym, co oczekujemy, a tym, co przewidujemy, jeżeli chodzi o spadki, to różnica już jest całkiem spora. Natomiast mamy tutaj też ekspertów z Oxford Economics. Tutaj podaję wprost, że ich przewidywania to nawet spadek światowego PKB o 7% i to tylko w pierwszej połowie 2020 roku. Zatem dość czarne chmury się tutaj wyłaniają z tych kilku zacytowanych źródeł, ale zobaczmy doniesienia z firmy Just Join IT,
której to CEO pisze, że niestety musieli zmniejszyć zespół z 56 osób do 45 osób, co przekłada się w przybliżeniu na minus 20%. To dość dużo, nawet jak na branżę IT, więc widocznie mamy tutaj, można powiedzieć, masowe zwolnienia. Nawet w moim bliskim otoczeniu znam osoby, które utraciły pracę i jest to faktem też tak doraźnie z autopsji mogę potwierdzić. To, co dalej wydarzyło się na rynkach IT, co mogę Wam opowiedzieć po prostu z mojej suchej analizy, to jest masowe ucinanie benefitów. Takich rzeczy jak na przykład multisport, systemy kafeteryjne, czasami budżety na szkolenia, książki, inne materiały, czasami na software tak samo, czyli brak dofinansowań. I tutaj kończy się powoli rynek pracownika, czyli to nie my wybieramy wśród firm, które mają przeróżną gamę benefitów i wybieramy te najlepsze, tylko raczej godzimy się na te, które są oferowane przez firmy. To dotyczy też pracowników, którzy nie utracili pracy, a ich benefity obecne czy benefity z ubiegłego roku po prostu zostały zwyczajnie zamrożone. Tak jak podróże samolotami, tak podobnie benefity w branży IT. To już przestało, powiem szczerze, kogokolwiek dziwić. Zatem jakie jest moje zdanie na ten temat? Myślę, że mamy zdecydowanie problem również w branży IT, natomiast nie jest to tak duży problem jak wreszcie branż w skali kraju, zatem branża tak mocno nie ucierpiała. Moim zdaniem wciąż jest dość dobrze, zarobki trzymają się na dość wysokim poziomie, zapotrzebowanie także, zatem jest tutaj spadek, natomiast wciąż ten rynek nie będzie zwalniał i w kolejnych latach po prostu ta branża będzie sobie radziła bardzo dobrze. Sam koronawirus prędzej czy później zapewne ustąpi. Znajdziemy albo skuteczną metodę walki z nim, być może szczepionkę, nie wiem. Natomiast podejrzewam, że branża IT w długofalowej perspektywie aż tak mocno nie ucierpi. Zatem osoby, które zaczną uczyć się teraz, będą miały dość dobrze opanowane podstawy, umiejętności swojego stanowiska, czy to frontendu, backendu, czy innej ścieżki. O zawodach IT możecie posłuchać w poprzednim filmiku. Natomiast tutaj przygotowałem dla Was też planszę z Bulldog Jobem, taka firma też zajmująca się analizą ofert pracy i tutaj wskazuje, że 52% osób rozpoczynających karierę na rynku pracy korzysta ze szkoleń online, a 37% osób planujących przebranżowienie się wybiera płatne kursy programowania jako metodę zmiany branży. Zatem mamy tutaj niejako wprost pokazanie, że szkolenia online i kursy programowania to coś, co wybierają osoby postanawiające dołączyć do branży IT, więc cieszę się, że prowadzimy ten kanał, że możemy do Was docierać i między innymi tym bardziej cieszą mnie te doniesienia z Bulldog Joba, bo ostatnio na platformie Udemy wypuściliśmy kurs Jak zostać programistą. Tutaj pojawi Wam się plansza, możecie odnaleźć kurs na platformie Udemy lub skorzystać z linka w opisie tego filmu. Tutaj pokażę Wam też jedną z pierwszych recenzji, w której okazuje się, że kurs jest bardzo pomocny, a w szczególności słowniczek jest fenomenalny, bo w kursie znajdziecie słowniczek pojęć z branży IT, takich pojęć jak frontend, backend, API, co to jest tak naprawdę chmura i jak to się wszystko ze sobą łączy, jakie są niektóre takie branżowe stwierdzenia jak Scrum, Agile i retrospekcje chociażby.
To wszystko się dowiecie na kursie, więc gorąco Wam polecam. Kurs jest darmowy. Zatem podsumowując, moja ocena jest taka. Widać ewidentnie, że branża IT lekko wyhamowała, natomiast wciąż jest to świetna branża i bardzo gorąco Wam polecam zacząć uczyć się już teraz, by gdy ta branża znowu na maksa się rozpędzi, być już częścią jej i mieć podstawowe umiejętności. Bo jak widzicie, w kryzysach niejako trudniej jest tym osobom na stanowiskach juniorskich. Mając to za sobą, będziecie do przodu i w przyszłości zagwarantujecie sobie stabilne zatrudnienie. Tego gorąco Wam życzę. Dziękuję, że byliście tutaj. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejny poniedziałek.